Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dotarliśmy właśnie do miejscowości Prabuty. Zabierzemy Was w miejskie podziemia, gdzie zostały utworzone wodociągi miejskie. Jak się dobrze człowiek przyjrzy i pogrzebie, to zawsze coś znajdzie. Okrzyk radości. Mam monetę. Pal się tutaj naprzeciutko. Co to za moneta? Z drugiej strony jest orzełek, a tutaj nie widzę. A zanim dotrzemy do Prabut, zabierzemy Was na poszukiwania, na Harcerską Górę, aby wszystko załatwić na jednym paliwie. Te paliwo i dojazd do poszukiwań jest oczywiście istotnym elementem tego, co robimy. Natomiast już później, w momencie, kiedy odpalimy wykrywacz i wyciągamy pierwsze przedmioty z ziemi, to wszystko już nie ma znaczenia. A zobaczcie, co ja znalazłem. Tutaj mam monetkę. Zaraz zobaczymy, czy widać, co to jest. Jeszcze nie. A z tej strony widać. Powiem Wam, że to może być żeton z Bronowa. Zobacz, Ewelinka, mam żeton z Bronowa. No, poważnie. Tego bym się nie spodziewał, bo akurat nie w tym miejscu. Zaskoczony sam jestem. Zobacz, wcześniej to wyciągaliśmy na polach, a teraz trafiło się w lesie. No faktycznie. Także te wszystkie moje słowa, które wypowiedziałem wcześniej, potwierdzają moją myśl. Sytuacja jest o tyle ciekawa i zarazem zabawna, że w miejscu, gdzie jesteśmy, bardziej spodziewamy się współczesnych monet obiegowych niż tego typu żetonów. A obok tego żetonu leżakowała sobie złotóweczka z PRL-u. 1949 rok. Zdyszałem się niemiłosiernie, ale mam też kolejną monetkę. Pokażę Wam ją. Dlaczego przede wszystkim występują te monety tutaj? No bo tutaj biwakowali harcerze w latach 80. i 90. Stąd też dużo tutaj jest takich rzeczy. A tym razem, co to jest? 82 rok, 50 groszy. A tym razem moim oczom ujawnił się oto taki srebrny element. Ale od czego, to nie wiem. To po dołki kopie, ten zapada. Takie powiedzenie. Słynne. I co znalazłaś? 2 złote. 2 złote? Boże, się nie mogę odnaleźć w tych rękawicach. Ale gratuluję. Korzystając... Dziękuję. Lecę. Słyszycie to? Nad nami przelatują. Korzystając z okazji, pokażę Wam pewną sytuację taką praktyczną, która ma miejsce przy tym oto dołku, gdzie jestem. Zwróćcie uwagę, tutaj i tutaj kopał jakiś poszukiwacz. Ewidentnie to widać, zobaczcie, bo jest dołek niezasypany, a ja kopnąłem tutaj. Te dwa dołki zwróciły moją uwagę. Mówię, coś tu musiało być, bo jest pokopane. Przeszedłem, odpowiednio ustawiłem wykrywacz i co znalazłem? Kolejną monetę tutaj kolegi poszukiwacza, który był przede mną. O, można? Można. Taka moja mała sugestia dla poszukiwaczy i być może dla Ciebie, osobie, która w przyszłości będziesz posiadała wykrywacz. Jeżeli jest jeden sygnał obok drugi, pamiętajcie, warto dokładnie obejść całą okolicę, bo można wykopać i trzeci, czwarty i piąty sygnał i może to być coś bardzo ciekawego. Nawiązując do tego, co Krzysiu przed chwilą powiedział, warto jest obejść dookoła, jak się coś trafi. Tu miałam 2 złote, tu miałam taką część, już pokazuję, od jakąś wzorkami. Od czego? Od szelek, mówisz? Prawdopodobnie od szelek. No. A tu miałam właśnie w tym dołku 50 groszy. 3 dołki, 3 monety. Siebie. 2 monety i coś. No i trzeba obejść to dalej wokoło. Jedziemy dalej. 2 kolejne dołki dały 10 zł i 50 groszy. A ja mam piątaka. A ty masz piątaka? Tak jest. I
zbierała wszystko tu w jednym miejscu. Tomasz farta znowu. Tak, ktoś chodził i rozsiewał. Tu były pola namiotowe, dlatego. Teraz wynikła śmieszna sytuacja, że w jednakowym czasie znaleźliśmy dwa śledzie od namiotu. Ale w twój w lepszym stanie. Mój w lepszym stanie. Natomiast bierzemy je, bo do naszego namiotu brakuje. A to jest stara, dobra robota. Twój to może jeszcze się nada, a mój to raczej nie. Ja dwa. Ziko, Ewelinka. Nie wiem. Zet to jest. No. Już czyli mamy trzy zety. Wystarczy na... Trochę więcej, bo jeszcze zbieraliśmy wcześniej. Ale nie, no teraz, nie? A teraz. W tych, z tych dołków. I na co starczy? Na nic. Na zasłużony weekendowy browarek. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj mam takie szczęście do tych monet, że już mi się znudziło kopanie tego. I mam tu jeszcze sygnały. Co jest, to nie wiem. Tu jest dwójeczka, a tu trudno mi powiedzieć. Zazdroszczę ci. Nie zazdrość, bo ty też kopiesz. Było pięknie, było miło. Niestety już się skończyło. Czas nas goni. Mamy umówioną wizytę w prabutach. Za chwilę was tam zabierzemy. A zanim pojedziemy, pokażemy wam, co znaleźliśmy. Tu jakieś sreberko. Być może to będzie z jakiegoś małego paluszka. No i kupa monet. Perelowskich. Jakiś tam guzik. Tu jest ten żeton, co Krzysiu znalazł. Jakaś kulka. To nie wiem. Też nie wiem. No i nie mogę znaleźć w tym moim bałaganie tej części z tym, Boże, z tym napisem, co znalazłam. To od szelekbo, czy od czegoś. Długopis. Kawałek łyżki. Także tak się to prezentuje. Ciekawie było, bardzo ciekawie. Na pewno tu jeszcze wrócimy. Za chwilę zabierzemy was na podróż do wodociągów. W te oto tunele, które mieszczą się tam między tymi budynkami. Do wejścia dzieli nas krata. Możemy tam wejść dzięki uprzejmości Krzysztofowi Papisowi, dyrektorowi Prabuckiego Centrum Sportu i Rekreacji, któremu serdecznie dziękujemy. Zwróćcie uwagę, na jakiej wysokości usytuowane jest wejście do tuneli, do wodociągów. Ja stoję w poziomie zerowym. W tym miejscu, gdzie ja stoję, było kiedyś jezioro. Dzisiaj one już nie istnieje. Wejście jest ulokowane kilka metrów wyżej, a i tak ciągnie się pod całym miastem Prabuty. Z tego miejsca doskonale widać stare jezioro. W tym miejscu też nasypano i stworzono drogę, a tam oto za tym budynkiem mieszczą się tunele. Wakacje z duchami, nie? Kurcz mi musi otworzyć wszystkie wejścia. Wchodzimy do podziemi, bądźcie z nami. Wodociągi zostały oświetlone, także zadbało o to miasto, władze miasta Prabuty. Czyli jest to duży atut dla osób zwiedzających. Wiecie, że ten odcinek wodociągów prowadzi pod rynek Starego Miasta i ma długość 120 metrów. Zobaczcie. I wyobraźcie sobie, że ten kanał został robiony metodą odkrywkową, co na ówczesne czasy było niezłym wyczynem. Niesamowite miejsce, naprawdę, uwierzcie mi, warto tutaj przyjechać i zapoznać się z historią tego wodociągu, który został wybudowany w 1730 roku, a do tego poczuć ten klimat, tą wilgoć, która tutaj jest i specyficzny zapach. Jesteśmy na takim skrzyżowaniu, zobaczcie, to jest mniej więcej środek tego tunelu. A tutaj z tej strony i
z tej strony tak widać, a zaraz podejdziemy tam do tej dziury. Patrzcie, tu jest taka wnęka, daje do myślenia, ale jak się dobrze człowiek przyjrzy i pogrzebie, to zawsze coś znajdzie. Kawałek dupka od łuski myśliwskiej uchowała się w tych oto podziemiach. Oczywiście zostawiam to w tym miejscu, niech sobie leży, a my idziemy dalej. Czyli te boczne wejścia to są do tych studni na krawędziach Starego Miasta, tak? Tak, bo tu są studnia, jest na początku wejść i na końcu wejść jest ta odnogi, to są studnie, nie? I w sumie cztery studnie tu się znajdują. Czyli zajrzyjmy do tej studni. Dokładnie można zobaczyć. Klimat niesamowity. A te studnie jakie mniej więcej? Około 4 metrów głębokości. 4 metry głębokości, zobaczcie jak ta studnia wygląda. Za chwilę się tutaj... A widzę, że w sezonie są podświetlane, tak? Przeszliśmy już jakieś 30-40 metrów. Jeszcze około 70 przed nami. Kolejna studnia. Kolejna studnia. To zajrzymy do kolejnej studni. To jest jedna z czterech, które tutaj są. Zobaczcie, ciekawe jakie skarby ta studnia tutaj kryje. Aż jestem ciekawy, czy ktoś tam schodził z wykrywaczem i szukał. A wyżej, tak, sięgnę do góry, może coś podświetlę, żebyście widzieli jak dokąd ona prowadzi ta studnia. Gdzie ma wyjścia u góry. Stały grunt nad nami to ile metrów? 3,5. To jesteśmy gdzieś pod lodziarnią, nowo otwartą lodziarnią po lodzie, która w tamtym roku została otwarta. Koło fontanny tam na środku. Za fontanną, jeszcze dalej, Krzysiu, wiesz? Jak wejdziemy później do fontanny, pójdziemy, to mniej więcej powiem. Ale to mówię, to są znawcy nasi, prawnicy historycy, nie będą mi powiedzieć, bo to jest nieistotne. Bo absolutnie. Tak właśnie gdzieś jesteśmy w tych okolicach pod ziemią. Jak wyjdziemy stąd, to pójdziemy w te miejsce przy tej lodziarni, gdzie obecnie jesteśmy. Co skupiło twoją uwagę? Rura. Rura. Zobacz kiedyś. Tak te rury podobnie wyglądały. Najpierw były drewniane, które tu były zainstalowane na tych półkach. I tędy woda dochodziła do tych studni. I ludzie za pomocą czerpaków, wiadomo, w 1730 roku to nie było pomp, tylko były czerpaki na zasadzie takich kołowrotów, jakiś pojemnik, łańcuchy czy sznury. I sobie czerpali wodę. Do użytków w zasadzie bardziej higienicznych niż spożywczych ta woda się dawała, bo ona była z jezior do doprowadzana. Tutaj jest tak zwane gliniane. Najpierw były drewniane, a później właśnie takie tego typu gliniane, nie? A później tam już koniec XVIII wieku to już były mechanicznie pompowane, że to trochę inaczej czerpanie tej wody następowało. Bardzo stare oświetlenie. Tak, to było stare oświetlenie i uważam, że to oświetlenie chyba było lepsze na boku, bo się woda nie skaplała. Mhm. A tutaj mimo wszystko i dlatego mamy non-stop awarię. Teraz kończymy zwiedzanie podziemi i idziemy do góry na starówkę. Wyobraźcie sobie, że tutaj, w tym miejscu, gdzie stoi ta zabytkowa fontanna Rolanda, pod nami znajduje się środek tych wodociągów miejskich. Oczywiście ta fontanna została postawiona w późniejszym okresie, bo została przywieziona z Berlina w 1929 roku, a wodociągi, jak wcześniej wspominałem, zostały skończone w 1730 roku. Będąc w Prawutach, musicie zobaczyć również fontannę, która zdobi prawucką starówkę. Obecnie znajdujemy się w miejscu, gdzie pod nami znajduje się jedna z czterech studni, które wam prezentowaliśmy. Człowiek nawet nie jest tego świadomy, że chodzi po swoim mieście, po starówkach, czy w miejscach, gdzie wyjeżdża, a pod nim mogą być jakieś tunele, tak jak tutaj w przypadku tych prabuckich wodociągów. Zwróćcie uwagę, w swoim mieście, być może u was są podobne sytuacje, nie wiecie, że są jakieś tunele, jakiekolwiek podziemia, systemy umocnień, przejść i tak dalej. Może ten temat was zainteresuje i podłapiecie też bakcyla, tak jak my.
obcowania z historią, z tą żywą historią. Muszę wam coś powiedzieć, bo zawsze jak coś się dzieje fajnego tam w kopkach, to rodzice mnie zostawiają w domu. A tamtym razem nie dam się, pojadę z nimi. Tłumacz się, smakuje czy nie? Smakuje się. Ale nawiązując, o, smakuje się. Smakuje się, nie smakuje się, tylko smakuje twój obiad. A nawiązując do tego, co mówiła Hania, jak najbardziej ją zabierzemy w końcu na jej uprawione poszukiwania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.